Moi drodzy, razem przez życie i razem w biznesie. Jaki jest przepis, żeby to wszystko tak dobrze połączyć? No i przede wszystkim mieć takie pozytywne uśmiechy. Trzeba się bardzo kochać. Po prostu. No tak, ale nie oszukujmy się. Jednak życie weryfikuje czasami miłość, spotykamy się z różnymi problemami, a tutaj wy nie dość, że idziecie razem przez to życie, to jeszcze prowadzicie wspólny biznes. Kogo to w ogóle był pomysł, aby założyć markę Okiello? Kogo to był w końcu pomysł, kochanie? Nie, no, męki, o męki. Tak, bo ja chciałam Rafała tak super ubrać, to tak było na początku jakoś. No i tak jakoś wyszło, że w sumie to jest taka nasza przyjemność w zasadzie, która oprócz tego, że dobrze wygląda, to jeszcze pomaga, bo wiadomo, że każdy z naszych biznesów czy też projektów wspiera cele charytatywne i mojej fundacji i też innych osób, które proszą nas o pomoc. Rafał, czy ciężko współpracuje się z ukochaną? No bo powiedzmy, jak macie jakieś problemy w firmie, potem jesteście razem w domu, to czy w ogóle o nich rozmawiacie, czy to rozgraniczacie i nie ma tematu? Powiem ci szczerze, że to jest w ogóle idealny związek biznesowo-prywatny, dlatego że ja całkowicie oddałem pałeczkę Omence, jeżeli chodzi o rozwój naszej marki. Ja po prostu wiem, ufam, ona ma takie wyczucie gustu, smaku, designu, pomysły i zawsze potrafi w to wkomponować ten element pomagania, charytatywności. Bo to nie chodzi o pieniądze, powiedzmy sobie szczerze, na czymś takim w tak małej skali się nie zarabia. To jest raczej biznes budujący relacje, skupiający ludzi, którzy mają podobne podejście do mody, do Włoch, ale też do dobrego jedzenia, do dobrych miejsc. Więc patrzymy na to przez pryzmat biznesu relacyjnego, w którym osoby, które no, podobnie patrzą na świat jak my, przy okazji też chcą pomagać i myślę, że to nas łączy. My generalnie wśród swoich znajomych bardzo cenimy sobie ludzi, którzy robią biznes, którzy potrafią wydawać pieniądze mądrze, podkreślam to, ale do tego potrafią pomagać i pomagają coraz więcej. I ta kultura nam bardzo pasuje, ta marka idealnie współgra z tym. Naomi tak wspaniale już wiele razy udowodniła, że potrafi pomagać mądrze, że oddaje mi całkowicie pałeczkę. Więc ja jestem tylko beneficjentem, klientem swojej własnej marki, tak mogę powiedzieć. No dobrze, ale to też jest tak, że Rafał w domu jest tym jednak biznesmenem numer jeden i z każdym tak de facto problemem takim bardziej technicznym, no to idę oczywiście do niego, więc jakby on tutaj rozwiązuje, prowadząc swoje różne, rozliczne biznesy, ma niesamowite doświadczenie i na pewno dla mnie zawsze jest osobą, u której znajdę poradę i znajdę pomoc.